Trzeci odcinek Władek Team. Tym razem, tak jak żeśmy zapowiadali, opowiemy Wam o plecionkach. Mnie Paweł. Paweł się zna na plecionkach i kołowrotkach i żyłkach. Zresztą mieliście okazję poznać go w poprzednim odcinku. Pawle, słuchaj, ty jesteś zwolennikiem plecionek nawet w dużej fali, nie? Tak, to znaczy no nie można powiedzieć, że jestem zwolennikiem. Są sytuacje, kiedy plecionka pomaga, a są sytuacje, kiedy stosowniejszym rozwiązaniem będzie żyłka. W takich warunkach jak dzisiaj zdecydowanie plecionka. Dlaczego plecionka? Dlatego, że cienka plecionka stwarza mniejszy opór dla fali. Co to jest cienka plecionka? Cienka plecionka to jest plecionka w granicach 0,10-0,13 mm. Dzięki takiej średnicy no, wędki stoją nam praktycznie w bezruchu. Nie ma tego efektu bujania wędek, który obserwujemy przy grubszych plecionkach czy żyłkach. Także dzisiaj zdecydowanie plecionka, aczkolwiek jeżeli byłoby zielsko, to oczywiście żyłka, bo z żyłki to zielsko, jak wiadomo, się lepiej ześlizguje. Także jeżeli byłoby zielsko tutaj u mnie na stanowisku, to na pewno używałbym żyłki, a w takiej sytuacji to jest plecionka. No, plecionka daje nam dużo możliwości, bo czujemy lepiej dno i ogólnie tak do tej pory myślałem, że jeżeli jest duże falowanie, to lepiej jednak ta żyłka, bo tak większość ludzi w sumie stosuje. Ale no faktycznie przy założeniu, że używamy bardzo cienkiej plecionki, no to w tym momencie mamy, no ona przecina te fale, nie? Tak, przecina fale i mamy możliwość zaobserwowania praktycznie wszystkich brań. Przy takiej pogodzie, gdzie jest silna fala i do tego wiatr, żyłka robi nam tak zwany balon. I tutaj brania już jest bardzo ciężko zaobserwować, bo dochodzi nam do tego rozciągliwość żyłki, no i to branie może być niezauważone. Przy plecionce tej rozciągliwości nie ma praktycznie w ogóle, dlatego też no, te brania praktycznie każde da się zaobserwować na plecionce, przy takich warunkach. Dobrze, a kiedy stosujesz żyłkę? Żyłkę stosuję przy leszczowaniu. Przy leszczowaniu ta rozciągliwość żyłki wpływa na to, że przy braniu ten leszcz się nie płoszy. Ten leszcz lubi sobie, że tak powiem, troszeczkę tą przynętę poobracać w pysku. Czasami te brania są delikatne i ta rozciągliwość powoduje, że ten leszczyk nam się ładnie przycina, nie płoszy się. No i praktycznie 99% brań na żyłce jest wciętych. Dobrze, a okres taki jesienno, wręcz zimowy, gdzie my się nastawiamy na dorsza, ty wyskakujesz też z plecionką? Tak, oczywiście. No, na flądrę i na dorsza stosuję tylko i wyłącznie plecionki. To są ryby, które, jeżeli chodzi o flądrę, to jest ryba, która bierze różnie. Czasami te brania są wsteczne, tak zwane do brzegu i tutaj rzeczywiście każde pyknięcie, każde ugryzienie musimy zauważyć i na plecionce. Plecionka jest niezbędna do tego. Czyli no, jednym słowem bardzo rzadko stosujesz żyłkę? Praktycznie tylko na leszcza. Stosuję żyłkę. No, na żyłce jest przyjemniejszy troszeczkę ten hol. Jeszcze przy sztywnych wędkach, takie jak ja mam tutaj, ta żyłeczka powoduje, że ten hol jest odrobinę przyjemniejszy. No i jak jest jeszcze zielsko w wodzie, to wtedy żyłka to też? Wtedy tak, to wtedy też żyłka. No, mamy troszeczkę mniej tego zielska na lince. No, lepiej się ześlizguje. No i przy skubaniu oczywiście też łatwiej nam to troszeczkę idzie. Jakieś żyłki i plecionki mógłbyś polecić początkującym wędkarzom? Praktycznie każda żyłka nadaje się do morskiego wędkowania. Ogólnie jest zasada, którą ja wyznaję, że żyłka musi być mało rozciągliwa. Takie żyłki tutaj produkuje firma Sufix. To się nazywa taki jeden model Sufix Tritanu od 0,25 do 0,28. Bardzo przyjemna żyłka. A co więcej, Awashima teraz wyprodukowała też
dosyć fajną żyłeczkę, Fluo Coral to się nazywa. To są dwa odcinki 300-metrowe żyłki, też bardzo dobrej jakości, z japońskiego polimeru. Także no, te żyłeczki mógłbym polecić. Słuchaj, dobra, a ile taka żyłeczka kosztuje? No taka żyłeczka kosztuje w granicach 60 zł za dwa odcinki po 300 metrów. Tritanum jest odrobinę tańsza, w granicach 50 zł, ale za te 50 zł dostajemy już około 1100-1200 metrów. Są też żyłki koniczne i to jeszcze dodatkowo kolorowe. Co o tym sądzisz? No, myślę, że przydają się żyłki koniczne. Tutaj mamy jakby przypon strzałowy już w samej żyłce. Nie musimy dodatkowo dowiązywać przyłonów strzałowych z plecionki. Mam, że tak powiem, złe wspomnienia z tymi żyłkami, bo te żyłki, które kupowałem, były po prostu złej jakości. Także wolę kupić żyłkę dobrej jakości, dowiązać do tego przypon strzałowy i dla mnie tutaj jakby nie ma różnicy w odległości rzutu, a czasami nawet jest dalszy ten rzut, bo no, mogę sobie tą długość przyponu strzałowego dostosować do swoich predyspozycji jakby. Dobra, a jakie plecionki byś polecił? Na pewno poleciłbym plecionkę Dama 8 Braid, tą, którą mam tutaj na szpuli, to jest plecionka 013. Bardzo fajna plecionka, która charakteryzuje się tym, że jest bardzo wiotka. Nie ma tej sztywności początkowej, którą ma większość plecionek na rynku. No i dzięki temu naprawdę te rzuty tą plecionką są naprawdę długie. No oczywiście standardowo Power Pro. To jest lineczka, która nigdy mi nie zawiodła. Używam jej do przyponów strzałowych od wielu lat, także Power Pro na pewno też. Dobrze, a na przypon strzałowy do tych Twoich plecionek co używasz? To są plecionki w granicach 0,25 do 0,28. Grubszych myślę, że tutaj nie ma sensu stosować. Plecionka 0,25 spokojnie tutaj wytrzymuje przeciążenia rzutami ciężarku w granicach 150-170 gram. Także no, myślę, że 0,25 do 0,28 to jest tak optymalnie. Dobrze, i to jest Twój przypon ten końcowy, do którego Ty wiążesz później troki boczne z haczykami? Nie, to jest przypon strzałowy, dwie długości wędki, 2,5, ja tak wiążę, 2,5 długości wędki i do tego mamy szybko złączkę, do której wiążę zestaw. Czyli masz po prostu tą cienką plecionkę, potem masz tą grubszą plecionkę, a potem masz ten zestaw końcowy z fluorokarbonu pewnie? Tak, czasami używam fluorokarbonu. Zazwyczaj są to po prostu żyłeczki między 0,50 0,70. Na boczne troki używam 0,40, czasami troszeczkę cieniej, ale to już bardzo rzadko. Z doświadczenia wiem, że grubsza żyłka po prostu mniej się plącze. A jakiejś tam bardzo dużej różnicy w brani nie zauważyłem, wręcz przeciwnie. Dla mnie dobry zestaw to jest taki zestaw, który się nie plącze. I to jest według mnie zasadnicza funkcja, którą powinien pełnić zestaw. Powinien ładnie prezentować przynętę no już na łowisku, prawda? No jeżeli mamy splątane te żyłeczki, to te troki, to już jest niestety niezbyt dobre dla naszych wyników. No i nas dyskwalifikuje na zawodach, bo teraz jesteśmy też na zawodach. Oczywiście. Dlatego ta prezentacja musi być jak najatrakcyjniejsza dla ryby. No i tak jak mówię, no, przypon musi, troki boczne w wodzie nie mogą być splątane. Dlatego ta żyłeczka nawet 0,50 bardzo dobrze tutaj spełnia swoją funkcję. Dobrze, a jakbyś miał już pokrótce scharakteryzować rzucanie, lepiej Ci się rzuca żyłką czy plecionką? To znaczy tutaj nie ma jakby dużej różnicy, bo i tak najważniejszą rolę w rzucie odgrywa tutaj przypon strzałowy, tak? I przy żyłce, i przy plecionce mam 0,28 Power Pro, także jakby te przeciążenia są identyczne. Aczkolwiek no, ta plecionka 0,13 troszeczkę lepiej schodzi ze szpuli. Tu są te szpule dalekiego wyrzutu, bardzo płytkie, także tutaj rzeczywiście jest zauważalna różnica między żyłką a plecionką. Nie miałeś jakichś problemów, że żyłkaś, plecionka Ci się jakaś brody robiły, coś plątało? Nie, na tych kołowrotkach nie miałem. Dobra, słuchajcie, no to pokrótce przedstawiliśmy Wam różnicę pomiędzy plecionką i żyłką. No tutaj Paweł opowiedział dosyć dokładnie, jakich używa i jakie Wam poleca.
Także zapraszam na kolejny film nasz poradnikowy z cyklu Władek Team poleca i radzi. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.